Witam w kolejnym filmiku. Tym razem tutaj można w paletce takiej na cztery wkłady zaobserwować cztery cienie, które mam z Glam Shopu. <laughs> od góry mamy taki dosyć fioletowawy z poświatą niebieskości z serii e, turbopigmentów. Na dole zieleń, zielony to jest origami, e, fioletowy to jest e, jego wysokość. Zieleń e, w zależności od pokażę, od różnych e, baz, pewnych podstawy. E, jak widać tutaj też na podstawie cienia. Ona potrafi być takie bardziej morskie pigmenty, ale i też takie bardziej cieplejsze, oliwkowo-żółtawe. Tutaj jest cień, który niestety mnie zawiódł, drugi, który jest bardziej złoty. Praktycznie w ogóle nie ma zieloności, chociaż trochę ją widać tutaj w palecie, ale typowo jej nie ma. Zresztą są filmy, gdzie przedstawiałam swatch tego cienia. I tutaj mamy cień z kolei z pigmentów, nie turbopigmentów, tylko pigmentów tej wcześniejszej serii, to jest Absinthe, którego jeszcze nigdy nie użyłam w makijażu. Zresztą tych trzech cieni też jeszcze nie użyłam w makijażu. Użyłam jednego cienia w makijażu i to na kilka różnych sposobów. To jest Lali z Glam Pigmentów, turbopigmentów. I teraz zrobię małe przejście, momencik. Małe przejście na moją dłoń. I tutaj na mojej dłoni wypróbowałam... Dwa cienie to jest owe origami oraz jego wesoły, czy ten zielonkawe typu lewej. E, różnie. Tutaj na początek są bez żadnej bazy. Jak widać efekt nie jest jakiś zdumiewający. Są to cienie drobinkowe, dosyć średnio napigmentowane e, origami. Wybrać to, jak słuchy pokazuje w internecie, jest bardziej taki tutaj, wypada dosyć ciepławo, zielonkawo, mało ciemno-szmaragdowo-morsko. Fletowość, no taka bym powiedziała przeciętna. Natomiast to, co się dzieje po środku, to już czarna kredka, dokładnie czarna kredka żelowa z Essence, no wybiła te cienie niesamowicie. I origami z przepiękny, szmaragdowy, morski i bardziej chłodny niż ciepły, chociaż troszeczkę aparat może ocieplać. Natomiast fioletowawość tutaj dostała takiej niebieskości i taka trochę, bym powiedziała, habrowość się przebija. I na końcu cienie na y, bazie y, pod, y, pod te, może, podam słowo, y, pod brokaty. Next Glitter Primer to jest baza, może wam bardzo często, pod różne cienie foliowe, duochrome, z Makeup Geek'a, generalnie różne, foliowe, na przykład z Colourpop, pod pigmenty. I tutaj właśnie użyłam i cienie na pewno względem tych początkowych bez bazy się wybiły, natomiast wybiły się w zupełnie inny sposób niż pod czarną kredką. Na przykład origami dostało sobie bardzo dużo ciepłego, takiego złoto-oliwkowo- zielonkowo-żółtowego. Fioletowa właśnie nie jest tak chłodna, nie ma w sobie takiej właśnie głębi, jak na czarnej krece, także te cienie zdecydowanie na czarnej bazie wybiły się yy, najlepiej. Tak, także dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że komuś się przydało zestawienie. Yy, bardzo drobinkowe. Te drobinki widać, jak to się, one się mienią o. Więc ten brokat jest w każdej. Sytuację zauważoną, od razu mogę powiedzieć, że moja mama użyła sobie dzisiaj z moich cytani, właśnie ringami, czyli przypomnę tego, gdzie niesamowicie wygląda e, na oczach. E, można by rzec, że lepiej e, niż e, tutaj na dłoni, tylko że moja mama, z tego co chyba na. na NYX się zrobiła. Czyli to jest bardziej efekt Natomiast kompletnie inaczej wygląda na oczach na bazie z Nyxa. Jest chłodniejszy, jest zielonka, momentami taki bardziej turkusowy. Nawet momentami przechodzi w lekko fiolet i momentami w niektórym świetle widać jako taką niebieskość. Po prostu niesamowite z Torigami, czego na dłoni tak się nie ukazuje. Tak się nie ukazuje, natomiast na oczach... Oj, trochę straciła coś. Na oczach to wygląda dużo lepiej, także na pewno będę próbowała te cienie na oczach i wtedy na pewno wydam taką już ostateczną opinię. uważać, że się trochę się sypią. Nie osypały się mojej mamy bardzo dużo, na przypadku tego ciemnego koloru, natomiast gasolina. Ja mam gasoliny, kupiłam też dla mojej mamy. Wydaje mi się, że może być najbardziej problematycznym z racji tego ciemności kolorem. Według mnie te cienie najfajniej tutaj, jeżeli chodzi o słodcze na dłoni, były wpadły na czarnej kredce. Natomiast na oczach, również na tej bazie z Nexa, no jest to niesamowity efekt, mocno brokatowy, mocno mieniący się. Nadal myślę, że przy odpowiedniej aplikacji może być efektem dziennym, na dzień. Natomiast tutaj, jak mówię, na bazie tutaj bardziej jest tak ciepłowo, u mojej mamy jest bardziej zielonkowo, nawet turkusowo, na momentami niebiesko. I nawet czasami się okazuje fiolet, czego na przykład tutaj kompletnie nie widać. Może jeszcze raz pokażę ten cień, bo on już tutaj, w zależności jak się na niego popatrzy, on potrafi po prostu nie wiem, O, być jednak czasami bardziej zielony, czasami o. Trochę bardziej taki szmaragdowy, morski, czasami takie widać te e, ciepozielone, żółtawe, złotawe e, odcienie zobaczymy jak to będzie z tym druidem może i on na czarnej bazie na przykład okaże się jednak taką żółto-zielenią to tyle mnie cały czas dwa kuszą turbogram pigmenty czary-mary i zorza trochę tak po różnych obserwacjach w miejscach online jednakże no te cienie nie zachwyciłem mnie aż na tyle, że może jednak się nie pokuszę, ale cały czas dumam ale wiem, że ma wyjść chyba paleta z samymi turbopigmentami. Ona mi ciekawa, że tam będzie akurat yy, Zorza i Cherry Mary. Tak, nie się nawet sypią w paletce, jak widać. Ja nawet tego nie zbieram, bo i tak zaraz będzie znowu, to jest akurat paletka Skobo, taka na cztery wkłady. Także, to tyle. Ja mam turbopigmentów w końcu ile? Pięć. Oprócz tych trzech, gasoliny. Które akurat nie zabieram, bo i tak zabieram dla mojej mamy. Chciałam tutaj zabrać głównie cienie, które chciałam jeszcze inne pokazać, po prostu oraz lala. Od razu mogę wspomnieć, że aktualnie, chyba nadal jeszcze, w scenie promocyjnej w drogerii Hebe są pigmenty sypkie w takich słoiczkach, chyba 3-litrowe. 3-gramowe, 3 tak. Z piereny zakupiłam sobie dwa kolory. Jeden taki bardzo. Taki zielonkawo, ciepło-liwkowo-złotawy, taki trochę jakiś taki kameleon, ale takie praktycznie kolory kameleona, nawet bardziej bym powiedziała. Oraz drugi, taki bardziej kremowo-biały, z pastelowego, pastelowej mięty, pastelowego różu, ale jeszcze nie sprawdzałam. Jak się będą sprawdzały, to w fajnej cenie. Są takie duże słoiczki za około 12 zł w cenie promocyjnej. Jest bardzo, bardzo dużo kolorów, dużo jest takich, właśnie. Z opalizujący, być z jakimś duochrom, trichrom, nawet kwadrchorom. To tyle. Mam nadzieję, że komuś się przydał filmik, bo naprawdę z tymi cieniami warto próbować na różnych bazach, na no białej, kredce ciemnej, kredce, nie wiem, fioletowej, kredce zielonej, kredce. Ja na pewno będę próbowała pod różnymi bazami. Efekt jest kompletnie inny. Od razu jeszcze mogę powiedzieć, że ten cień, który moja mama użyła, czyli origami. No, powiem szczerze, że to się nadaje do naprawdę bardzo e, minimalistycznych strojów typu czerń, na przykład czarna sukienka, dlatego że on po prostu pod każdym kątem światłem w różnych warunkach kompletnie inaczej wygląda i że po prostu nie nastawiać się przy jego użyciu na dopasowanie, nie wiem, do jakiejś zieleni czy fioletu czy niebieskości, bo potem może wyjść efekt jednak niedopasowany. Czerń tutaj sprawdzi się jednak mimo wszystko najlepiej.